Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A00, B1-1, C8-6. Rozwiązanie. Korzystamy ze wzoru x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. Za x, y wstawiamy współrzędne punktów a, b, c. Budujemy układ trzech równań z niewiadomymi a, b, r. I rozwiązujemy ten układ. Więc punkt A ma współrzędne 0, 0, więc wstawiamy do równania, czyli otrzymujemy minus A do kwadratu, dodać minus B do kwadratu równa się R kwadrat. Wstawiamy współrzędne punktu B do równania. B ma współrzędne 1 minus 1, czyli za X wpiszemy 1, czyli otrzymujemy 1 minus A do kwadratu, za Y wstawiamy minus 1 i minus B do kwadratu równa się R kwadrat i wstawiamy współrzędne punktu C do równania, czyli otrzymujemy 8 minus A do kwadratu plus 6 minus B do kwadratu równa się R kwadrat. Mamy układ trzech równań i rozwiązujemy teraz ten układ. Więc pierwsze równanie ma postać A kwadrat plus B kwadrat równa się R kwadrat. Drugie równanie po podniesieniu nawiasu do potęgi drugiej otrzymujemy 1 minus 2a plus a kwadrat plus 1 plus 2b plus b kwadrat równa się r kwadrat i w trzecim równaniu otrzymujemy 64 odjąć 16a plus a kwadrat plus 36 minus 12b plus b kwadrat równa się r kwadrat. Porządkujemy równania. Pierwsze równanie przepisujemy bez zmian. W drugim równaniu piszemy a kwadrat plus b kwadrat minus 2a plus 2b. Dodajemy wyrazy wolne, czyli 1 plus 1 daje nam 2, równa się r kwadrat. Analogicznie w trzecim równaniu otrzymujemy a kwadrat plus b kwadrat minus 16a minus 12b plus 100 równa się r kwadrat. Ponieważ w każdym z równań po prawej stronie mamy r kwadrat, więc pierwsze równanie przepiszemy bez zmian, natomiast w drugim równaniu za r kwadrat wpiszemy a kwadrat plus b kwadrat, czyli wartość r kwadrat z pierwszego równania. Również w trzecim równaniu za r kwadrat wpiszemy wartość r kwadrat z pierwszego równania, czyli też a kwadrat plus b kwadrat. Możemy zauważyć, że w drugim i w trzecim równaniu po lewej i po prawej stronie mamy a kwadrat, b kwadrat, więc możemy wykreślić, redukują nam się te dwa wyrazy. Po zredukowaniu otrzymujemy następujący układ. Pierwsze równanie bez zmian, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się r kwadrat, natomiast drugie równanie ma postać minus 2a plus 2b plus 2 równa się 0. Trzecie równanie minus 16a minus 12b plus 100 równa się 0. Drugie równanie podzielimy przez minus 2, trzecie równanie podzielimy przez minus 4. I otrzymamy wtedy a kwadrat plus b kwadrat równa się r kwadrat. Drugie równanie a minus b minus 1 równa się 0 i trzecie równanie 4a plus 3b minus 25 równa się 0. Teraz pierwsze równanie przepisujemy bez zmian. W drugim równaniu wyliczamy a, czyli a równa się b plus 1 i wstawiamy w miejsce a do trzeciego równania, wstawiamy b plus 1. I otrzymujemy 4 w nawiasie b plus 1 plus 3b minus 25 równa się 0. Z tego wynika, pierwsze równanie przepisujemy, drugie przepisujemy, w trzecim opuszczamy nawias, czyli wymnażamy 4 przez b plus 1 i wykonujemy redukcję wyrazów podobnych i otrzymujemy z trzeciego równania 7b równa się 21 i z tego wynika, że b jest równe 3. B równy 3 najpierw wstawiamy do równania drugiego i wtedy otrzymujemy, że a równa się 3 plus 1, czyli równa się 4. Mając a, mając b, wstawiamy do pierwszego równania i obliczamy r. R kwadrat wtedy jest równe 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu, czyli r kwadrat równa się 25. Więc r jest równe 5 lub r równa się minus 5, ale drugi przypadek nie będzie zachodził, ponieważ r nie może być równe liczbie ujemnej. Otrzymujemy zatem, że r jest równe 5, a równa się 4, b równa się 3. Czyli środek okręgu to punkt S o współrzędnych 4, 3 i długość promienia jest równa 5. Zatem równanie okręgu ma postać x minus 4 do kwadratu plus y minus 3 do kwadratu równa się 25.
Przedstawiona jest ilustracja graficzna do tego zadania, czyli mamy punkty A, B, C i przez te punkty A, B, C przechodzi okrąg o środku 4, 3 i promieniu R równym 5. W tym zadaniu uwagę bym zwróciła na sposób rozwiązywania układu trzech równań. Każde z tych równań jest stopnia drugiego ze względu na niewiadome A, B, R.